Jesteśmy po gali MMA, tak jest z nami Robert Brunejka. Witamy, Robert. Witam wszystkich. Siła. No przede wszystkim nie było lipy. No jak skomentujesz postawę Najmana w dzisiejszej walce? No wiesz, on próbował taki, że wymęczysz mi, po prostu latał około klatki, ale mu się nie udało, nie? A czy spodziewałeś się, że ta walka potrwa dłużej niż jedną rundę? Tak, spodziewałem się wszystkiego, tak, myślałem, że się rzuci na początku, jak zawsze robi, albo drugi będzie próbował mi wymęczyć, także była druga jego taktyka, żeby się wymęczył, ale sam też się wymęczył. No właśnie, czy to jest prawda, że w ogóle nie przygotowałeś się do tego pojedynku? Tak, to jest 100% prawda. Zrobiłem filmiki tak sobie na jaja na YouTubie i nie wziąłem tej walki także za poważnie, nie? To była dla mnie przygoda, dobra zabawa i tyle, nie? Ale to byłeś tak pewny siebie, czy dlaczego nie przygotowałeś się w ogóle? No jak mówię, nie miałem zasady, żeby zgubić mięśnie, bo to wiesz, to w ogóle inny sposób treningu, bieganie i tak dalej, kondycja, to inny sport w ogóle. A ja lubię trenować, lubię, żeby mięśnie rosło i po prostu nie miałem coś takiej potrzeby, żeby zgubić wszystko na jakąś walkę z Neymanem, nie? Tak. A czy to jest koniec już MMA, twojej przygody? No, nie będę mówił, że koniec i nie będę mówił, że będę występował. Było dobra przygoda i na razie, jak mówię, nie mam żadnych planów. Na pewno dalej będę występował jako kulturysta. Ja występowałem w strongmanach, występowałem w strójboju, także nie jeden sport wyprawiałem. Także ja pokazałem po prostu, że kulturysta może być nie tylko powołany, jest prawdziwa siła i może zrobić dużo rzeczy. Jak ci się podobało w Polsce? Bardzo fajnie, dziękuję dla wszystkich fanów, kibicowali dla mnie i po prostu mi się podoba. No. Dzięki, Robert, za wywiad. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie, dzięki.